Wydawnictwo Osobliwe przedstawia antologię letnią W paprociach tańczące. Anna Dziedzic. Niech bogowie zapłaczą. Czy nagroda na pewno jest warta ryzyka? Pytanie kołatało mu się w głowie. Uderzało w niego raz za razem, sprawiając ból większy niż rany na ciele. Wtedy był przekonany, że tak. Teraz zaczynał w to wątpić. Z wysiłkiem wyciągnął rękę w górę, wbił zniszczone paznokcie w czerwoną ziemię i podciągnął się. Stopa z trudem napotkała stabilny występ klifu. Kilka razy się ześlizgnęła, a Izar o mało nie odgryzł sobie języka, gdy z przeciągniętych po skale palców oderwały się paznokcie. Zawył żałośnie, ale nie pozwolił sobie spaść. Wytężył siły i w końcu znalazł się na równym, względnie bezpiecznym gruncie. Odetchnął. Miał wrażenie, że krew gotuje mu się w żyłach, a palce płoną żywym ogniem. Zębami oderwał zatyczkę bukłaka i najpierw upił łyk, a potem wylał resztkę wody na dłonie, by choć trochę je oczyścić. Syknął. Łzy napłynęły mu do oczu. Wiedział, że istnieje ryzyko. Wiedział, że może nie wrócić. Ale czy naprawdę miał umrzeć tak wcześnie? Czy miał pokonać tyle przeszkód, opatrzyć tyle ran, by przezwyciężyło go zakażenie? Wda się na pewno. Nie zapobiegnie mu. Owładnęło nim niewyobrażalne zmęczenie. Głowa nagle stała się znacznie cięższa. Czy to taki koniec zapisały mu gwiazdy? Położył się. Tylko na chwilę. Na kilka minut. Odzyska siły, podniesie się i ukończy, co zaczął. Powieki zaczęły mu opadać. Ból słabł. Przestało mu zależeć. A wtedy z mroku wyłoniła się postać. Zgrabna. Kroki stawiała z gracją, jakby unosiła się nad ziemią. Jakby to wiatr unosił ją, by nie skaleczyła delikatnych stóp. Wydawała się lśnić. Nie, to jej uśmiech lśnił. Nieznacznie uniesione kąciki ust, lekko zakrzywione zęby, truskliwe spojrzenie. Znał ją? Czy tylko mu się wydawało? Nivel, zdołał wyszeptać, zanim głowa ponownie uderzyła o twardy grunt, a świat się rozmył. Barbara Granops, uczennica dawnych wiedźm. Uścisnęłam wyciągniętą dłoń i odpowiedziałam na uśmiech Blanki. Wydawała się sympatyczna. Miała nieco dziecinną, okrągłą twarz i szczere oczy. Ciemną koszulkę zdobiło logo zespołu, które już kiedyś widziałam. Odetchnęłam z ulgą. Oprowadzanie turystów bywało udręką, ale wyglądało na to, że tym razem dobrze trafiłam. We dwie ruszyłyśmy w głąb wioski. Nawet nie zauważyłam, kiedy się rozgadałam. Znałam tu każdy kąt i każdy kochałam tak samo. Mogłam godzinami opowiadać o budynkach, mieszkańcach, roślinach. Ale przede wszystkim o starych wiedźmich zwyczajach, które sama znałam już tylko z bajań. Tym bardziej zawsze mnie fascynowały. Czasem chciałam być jak te dawne wiedźmy. Mądre i poważane. Rządzące zza kulis miejscowym życiem. Chyba nie udawało mi się tego ukryć przed oprowadzanymi, ale z drugiej strony nikt nigdy nie zwracał większej uwagi na to, co mówiłam. Blanka wydawała się inna, tylko przemykała spojrzeniem po okolicy i wskazywanych przeze mnie zabytkach. Milczała, wysłuchując każdego słowa i kiwając co jakiś czas głową. Bardzo rzadko o coś dopytywała, najczęściej o żyjące w wiosce wiedźmy. Wreszcie, gdy dotarłyśmy do starej gruszy na skraju polany, ostatniej pamiątki po stojącym tu niegdyś sadzie, zapytała nagle: naprawdę każą wam nosić te czapki? Zaskoczona aż przystanęłam na moment, zaraz jednak zrównałam się z powrotem z Blanką. Uświadomiłam sobie, że gładzę palcami materiał kapelusza, więc natychmiast przystałam. Nikt nie każe, ale to taka tradycja. Odpowiedziałam niepewnie. Nie miałam pojęcia, o co może chodzić. Przecież to dla was obraźliwe. Odpowiedziała takim tonem, jakby tłumaczyła dziecku, dlaczego nie wolno mu skoczyć z klifu. Obraźliwe? Lubiłam swój kapelusz. Gdy go dostałam, rozpierała mnie duma. Poczułam się wtedy prawdziwą wiedźmą. Osobiście wybrałam materiał. Na szczęście z pomocą Ankli, która odwiodła mnie od co głupszych pomysłów. I fioletową tasiemkę. Zawsze, gdy go zakładałam, miałam poczucie, że jestem na swoim miejscu. Nie potrafiłam zrozumieć, co było z nim nie tak.
utrwala stereotypowy obraz wiedźm i robi z was postacie z popkultury czy z starych czasów, zamiast ludzi. Już nie wspominając o masowym sprzedawaniu ich turystom. To przecież trywializowanie własnej tradycji w imię zwykłego konsumpcjonizmu. Mówiła rzeczowo, jak gdyby czytała z podręcznika. Odniosłam wrażenie, że starała się nadać głosowi współczujący ton, ale nic z tego nie wyszło. Udawała, że patrzy na Gruszę, lecz co jakiś czas zerkała na mnie, sprawdzając reakcję. Zapewne się nie zawiodła. Spięłam się i zrobiłam czerwona na twarzy. Jednocześnie nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Najchętniej wyrzuciłabym ją z wioski. Nie potrafiłam stwierdzić, skąd ta zmiana nastroju, ale czułam, że dalsze zwiedzanie nie będzie przyjemne. Nie zgadzam się z tobą i lubię swój kapelusz. Odburknęłam mniej uprzejmie niż zamierzałam. Blanka nie zwróciła na to uwagi. Rozumiem. Jej oczy wyrażały współczucie, a mina wyższość. Zirytowała mnie tym jeszcze bardziej. Odetchnęłam na uspokojenie, odwróciłam się i ruszyłam dalej trasą zwiedzania. Straciłam jednak cały zapał. Moje historie stały się o wiele krótsze, przez co przeszłyśmy przez wioskę w rekordowym jak na mnie tempie. Nie przeszkadzało mi to. Wreszcie dotarłyśmy do ostatniego punktu. Małgorzata Niemtur, pani labiryntu. Samotność była najbardziej uciążliwym aspektem mojej kary, dlatego każdy dzień, kiedy w labiryncie pojawiał się gość, stawał się świętem. Doszło do tego, że ja, bogini, pomniejsza, ale wciąż nieśmiertelna, wyczekiwałam widoku efemerycznych ludzkich istot. Krótkie spotkanie, które miało zakończyć się dla nich nieuchronną zgubą, dla mnie stanowiło ekscytujące wydarzenie. Oczywiście i tak bardziej liczyło się to, co następowało później, ale jakąkolwiek odmianę duszącej niezmienności swojej egzystencji witałam z radością. Dzisiaj był właśnie taki dzień. Srebrny dzwoneczek u wejścia, połączony z niewidzialną nicią, rozdzwonił się przed południem. Przybyszowi nie brakowało śmiałości. Przekroczył próg labiryntu pewnym krokiem, przez co sygnał zadźwięczał krótko i ostro. Niektórzy poczynali sobie rozważniej, zanim przechodzili z drżącego żaru pustyni w rześki mrok. Zapewne wysuwali ostrożnie nogę raz i drugi, jakby chcieli sprawdzić, czy wejściu nie czeka na nich śmiertelna pułapka. Wtedy srebrzyste brzęczenie odzywało się natrętnie raz po raz. Wolałam tych pewnych siebie. Przynajmniej nie drażnili moich uszu wydzwanianiem. Założyłam maskę z matowego czarnego kamienia z długim ptasim dziobem i rogami w kształcie odwróconego sierpa księżyca. Nie miałam nigdy okazji się w niej zobaczyć, ale przypuszczałam, że w połączeniu z moimi prostymi, ciemnymi włosami i zieloną szatą przetykaną srebrem, której szerokie, spięte broszami rękawy sięgały niemal kolan, robiłam odpowiednie wrażenie. Sprawdziłam, czy sztylet schowany pod ubraniem trzyma się dobrze. Zaplotłam dłonie na wysokości żołądka i czekałam w atrium, skąd prowadziła droga prosto do ogrodu. Justyna Wojsz, Kintsugi. To było piękne. Powinnaś pisać książki. Piszę. Przytaknęłam lekko. Że co? Zakasłał, ale szybko się zreflektował. To znakomicie. Skąd czerpiesz takie pomysły? Tylko z życia. Robert poluzował krawat i zbliżył się do mnie. Znów się denerwował. Może powinniśmy poszukać inspiracji do kolejnych bestsellerów? Podobno dziś ma zakwitać kwiat paproci i wszystko może się zdarzyć. Myślisz, że na tym skrawku obsikanej zieleni wyrosła paproć, która dziś w nocy zakwitnie? Dzieją się rzeczy niemożliwe, przecież już się spotkaliśmy. Ja dużo myślałem o tobie, o nas. Zbliżył się jeszcze o krok. Robert, nie ma nas, to się skończyło. Wszystko jeszcze można... Nie wszystko. Dziękuję za kolację, było bardzo miło,
ale teraz powinniśmy wrócić każda do swojego życia. Nie dasz mi drugiej szansy? Chwycił mnie za dłoń i kolejny raz ją pocałował. Nawet gdybym znalazł ten przybrzydły kwiat paproci? Robert, paproć nie kwitnie, a my się nie spotkamy już nigdy więcej. Wiem, wiem. Puścił do mnie oko i odszedł zarośla. Chyba, że znajdę kwiat paproci. Nawet jeśli go znajdziesz. Nie chcesz mi pomóc? Wzruszyłam ramionami i pomaszerowałam z rezygnacją. Wiedziałam, że Robert nie chce się rozstawać, więc dałam mu tę przyjemność. Mnie też ta zabawa przypadła do gustu, bo z niewiadomych przyczyn, chociaż bardzo starałam się pozbyć tego uczucia, przyjemnie spędzało się z nim czas. Skwerek o tej porze tonął w ciszy. Delikatny wietrzyk z nad rzeki przynosił rzeźkie powietrze. Rosa przyjemnie chłodziła rozgrzaną ziemię. A koncert świerszczy sprawiał, że gdy zamknęło się oczy, można było poczuć się jak w środku puszczy. Może opowiesz mi coś o tym pisaniu? To wydaje się bardzo męczące. Musisz wymyślić coś ekscytującego, żeby zainteresować czytelnika. Lubię o sobie myśleć jako o stworzycielu światów i bohaterów, zwłaszcza bohaterów. To niesamowicie ekscytujące. Spędzam z nimi sporo czasu. Poznaję ich, z niektórymi się zaprzyjaźniam. Niektórzy mnie przerażają. A potem osadzam ich w określonej rzeczywistości, daję im wolność i patrzę, co się stanie. Moja rola ogranicza się do bycia skromnym skrybą. Spisuję zeznania. Puściłam do niego oko, ale Robert tak się we mnie zapatrzył, że nie dostrzegł cienia ironii. A o czym piszesz? O mafii. Nagle przestał się we mnie wpatrywać z wyrazem skrajnego uwielbienia. Może doszło do niego, że ten kwiat paproci to na pewno mi na czole nie wyrośnie. I zajął się lustrowaniem pobliskich krzaków. Skąd ten pomysł? Sama nie wiem. Przechadzałam się pomiędzy niskimi drzewkami. Pewnego dnia przyszedł do mnie Marcos Millerz. Potem jego brat Liśniak i tak już zostało. Spędziłam z nimi trochę czasu na ich egzotycznej wyspie, gdzie Marcos urządził sobie centrum sterowania kosmosem. Podziwiam wyobraźnię, ale dlaczego nie piszesz o miłości? Taka piękna kobieta i mafia? To mi do ciebie nie pasuje. Robercik łapał kolejne punkty w byciu Robercikiem, jak za starych, dobrych czasów. Wiesz może, dlaczego się rozstaliśmy? Bo nie jestem taka, jak myślisz, że jestem. I choć kiedyś bardzo się starałam, nie potrafiłam urosnąć do twoich wyobrażeń. Mówisz, że to ja mam bogatą wyobraźnię. Tymczasem ty stworzyłeś sobie dziewczynę idealną. Ona nigdy nie istniała, Robert. To nie byłam ja.